Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police 2. 17 grudnia, włącznie z tym dniem 18 dni do końca, czyli plus minus jakieś 9, no minimum 7 odcinków, zależnie czy będą jakieś dni, które będą polegały tylko na tym, że będzie dzień, scenka i dzień kolejny. Nie wiem, czy tak będzie, zobaczymy. Rozpoczynamy dzień 17. Nic fabularnego. Mulligan znowu, kurwa, nie przychodzi do roboty. Zapierdolę tego typa. Alkohol mi zaszkodził. Dobra, czyli Kurosawa nigdzie nie wysyłamy. No, proszę, proszę, jak się spili. Ja pierdzielej, serio? Ilu się spiło? Tam też się alkoholikiem zrobił, super. Percy, już miałem wyjść do roboty, gdy nagle do domu wpadł mi Shop. I to nie byle jaki, ale jeden z tych ucałowanych przez Bowosa. Rozumiesz, taki z czerwonym frędzlem na ogonie. Teraz trzeba poświęcić cały dzień na rytuał oczyszczający, a sam wiesz, jakie to skomplikowane. Przecież nie dostaniemy kory cydrzyka wonnego w zwykłym spożywczaku. Będziemy musieli pogadać z przemytnikami, tak czy inaczej nie mogli ci pracować, nie chcielibyśmy, by w nocy stało mi serce, prawda? Dobra, idź. Nasz pogadanka tego negocjatora okazała się wielką stratą czasu. Facet miał tak nużący głos, że wszyscy byliśmy gotowi uczynić cokolwiek, byle tylko jak najszybciej przestał klędzić. Nasz stary, ale ja cię szanuję tak jak ty nas. Wczoraj trochę poszaliśmy, ale powód do świętowania był zacny. Sądzisz, oby tak dalej. Kurde, połowa ludzi jest spita. Więc nie wiem, czy to było w sumie aż tak faktycznie warte. Dobra, ale plus jest taki, że mogę ich wysłać na dochodzenie, bo z tym nie będzie problemów. Dobra, to ty szukaj na tego. Kurosawa jest beznadziejny. Kimmel tak samo. Chapman. Dobra, ty szukaj na dwójkę w takim razie. To na razie zostawiamy. Ale w tym odcinku już trzeba będzie to pilnować. Żeby ludzi wysłać. Okej. Okay. Powiedzmy tego Chapmana teraz, jak to wygląda. No, kurde, blisko, blisko, żeby był lojalny. No, blisko w cudzysłowie oczywiście. Okej. Lejwa. O, panie nasz, kto by przypuszczał, że będzie pan taki stary? Cały zespół mówi tylko o panu. Ponoć jest pan doświadczonym gniarzem, który ma zaprawić łatę naszym oddziale. Kilka miesięcy lekarze kazali mi spędzić w Ripton, gdzie leczymy na gruźlicę. Teraz jednak nareszcie pozwolą mi wrócić do pracy. Przekonajmy się, czy uda mi się odkurzyć wszystkie umiejętności. 532 in progress. Lejwa. 539 in progress. No, trochę słabo, jeśli chodzi o umiejętności, ale to się da też poprawić. Na policję, a w ogóle jest nielojalny chyba, nie? Na policję zadzwonił pewien przerażony i spanikowany staruszek. Boże, tam na dworcu trwa jakaś masakra. Strzelaj już od kilku minut. Okej. Okay. Ha, podpalenie, a tu mówię o strzelaniu, no to w końcu o co chodzi. Dobra, wyślijmy tych lepszych. I oczywiście Penkina, żeby się podtrenował. Nie ma, zmiłuj. Radiam. Tutaj. Przystanek pijany mężczyzna grozi, że potnie kierowca autobusu nożem, jeśli ten nie pozwoli mu usiąść za kółkiem. Okej. Okay. Nie wiem, czemu z tego wyszedłem, nie? Ale okej. Okay. Dobra, tu jest Sullivan, ale jego by się przydało wysłać na odpoczynek. Kupimy sobie tradycyjnie tutaj. Odpoczynek, najpierw wyślemy tutaj Aronowicza, Bercza i muzykę. Chociaż z tym muzyką to bym, kurde... YOLO. To jest mega ryzykowne, co ja teraz robię, ale niech jedzie, niech odpoczywa. Dobra, Sullivan sobie odpuści i tych dwóch już się ogarnie w tym przeręblu. Dobrze, ludzie, sam chyba bym prowadził taki autobus, gdybym tylko miał sprawne nogi i mógł naciskać pedał gazu albo hamulec. Przekonuje pasażerów rozmarzony i bardzo pijany mężczyznę, jednocześnie machając kierowcę przed twarzą wielkim nożem. Użyj gazu, Boże, bez pierdolenia się. 532 complete. Muszę zapuszczony z tym celem. Okej, okay, punkt 37 dla Marszala.
Dobra, jego bym wysłał na trening skrycia się. Ale potrzebuję dalej szkolić sobie gliniarzy pod względem negocjacji, prędkości innego i tej reszty. Nie wszystkich oczywiście, tylko w miarę konkretnych. Ale jak już nie będę mógł z tych konkretnych, co mnie interesują, wysłać na akcję, no to chociaż nie zmarnuje się trening, prawda? Inteligencja już nie potrzebuje, ale ukrywanie się. No, ukrywanie się marszala mogę wysłać. Wysypisko. Słusznie pan zrobił, że się nie ożenił, panie nasz. Moja Shelly czepia się mnie dosłownie codziennie. A to niby śmierdzę za fajkami, a to powinienem przyjść pomagać w domu. A ostatnia wpadła na jeszcze lepszy pomysł. Otóż według niej mam nie prowadzić po pijaku. Do reszty jej odbiło, co też jej oznajmiłem. W odpowiedzi zaczęła układać mi mapami. W skrócie dostała ode mnie lekko w pysk, co by się trochę uspokoiła. Niestety małpiszczyn popędził podkablować mnie swojemu bratu, a ten podły gad zamiast pogadać ze mną jak mężczyzna z mężczyzną świadomej ciężarówki, pojechał nim na wysypisko i zostały tam cały ładunek. Moja żona jest zadowolona z takiego obrotu spraw, mówi, że jeśli nie zwolnią mnie za opilstwo, na pewno wylecę z pracy z powodu utraty przewożonego towaru. Niby zrobiła to z miłości, bym nie wjechał w jakiś słup, mając w czubie. Teraz już pan rozumie, dlaczego moim zdaniem jej odbiło, prawda? W każdym razie ładunek zawierał kilka kartonów policyjnego wyposażenia, pałki, tazery i całą resztę tych waszych gadżetów. Teraz sprzęt utknął gdzieś na wysypisku, jeśli go nie odzyskam, rzeczywiście pożegnam się z robotą. Proszę zastąpić mi swojego najbardziej spostrzegawczego i uważnego człowieka, a obiecuję, że z powrotem na posterunek odeślę go z mocą przednych dla was rzeczy, byle nie był to jakiś delikacik, jeżeli znamy znaleźć cokolwiek, nie żyj, bezdyskusyjnie będzie się należeć trzeba, chociaż piwo. Ajajaj. Dobra, myślę... Age'a w takim razie. 5:30 in progress. Mam taką nadzieję, że gościu się, że on się nie spije, bo to jest ostatnie, co musiał tutaj zobaczyć. Mężczyzna, który chciał skorzystać z usług wyżydącej prezentówki, padł w szał, zauważył, że na miejscu własną córeczkę. Natychmiast ściągnął pas i bydać jej pożądną nauczkę. No stary, było pilnować rodziny, nie? Dobra, jedziesz, Ozenkrac. Na szczęście sam sobie tu poradzisz. No i cyk. Proszę bardzo, babka jest winna. Maćmy Persji, nie ma negocjacje dalej. Brady, nie... A niech ma tu siłę. Titus, niech ma strzelanie. Buradian, niech ma siłę. Clayton, niech ma strzelanie. Tyle. Dobrze. Marszal, wkrycie się. To wkrycie się jest tutaj. To jest szybkość. No to dla Fletchera jak znalazł. Negocjacje. O, może być Atkins. Proszę bardzo, podpalenie. Aha, oczywiście. 5:13 in progress. Dobra, dojechali. Może muzyka, kurde, wytrzeźwieje w tej łaźni. 5:16 in progress. Panie nasz, we dwójkę zdołaliśmy znaleźć ładunek w wysypisku. Trix bardzo się ucieszył i pozwolił mi w pierwszej kolejności wybrać sprzęt, z którego będziemy korzystać na posterunku. Wiesz, chyba udało mi się podjąć słuszną decyzję, a jeśli następnym razem niech kto inny przekopuje jeszcze przez te śmieci. Ja muszę iść do domu, żeby zmieść siebie smród. Okej, czyli gościu... Ale okej, nie upił się, tylko idzie się umyć... Idzie na koniec dnia do domu, żeby się umyć. Dla mnie? Zajebiście. Cartridge. 2, 3. Taser. Okej, nie tak źle. Nasz było krawo. Dobra, narzeka na to. Okej, no niestety nie wytrzeźwiał, szkoda. Uzbrojony w pas mężczyzna gania skąpo odzianą dziewczynę wokół czarnego sedana. Użyj paralizatora, każ się zatrzymać. Jemnie go pałą, człowieku. Czemu ty nie pytasz w ogóle, co masz robić? Wiesz, pałę i wryj go od razu. Ogłusza mężczyznę pałą funkcjonariusz. Rozcisnąłem, że zapadł na ziemię, stając się łatwy do policjanta łatwym celem. 5:11 in progress. Kurde, nie chcę wysłać ludzi z pijanych, no ale będę zmuszony za chwilę to zrobić. Jednacy Honecker potrafiłem do łożenców, którzy właśnie wyszli z rządu stanu cywilnego i zmierzali do samochodu. Belmont, Titus... Horsemoon... Sullivan... No i muszę wysłać kogoś, kto jest pijany, dobra. Alajew... Oraz oczywiście tutaj problemy. No brakuje, dobra. Pozwalamy wysłać jak najmniej kurde pijanych ludzi. O, Rockman.
No come on! Jak mało brakuje. Dobra, tego autora wyślimy. Błagam, nie rozbijcie się. 534 in progress. 557 in progress. Jezu, taka akcja, tu mi ludzie pijani w robocie są, no kurde. Mężczyzna zgłosił, że pijany kierowca próbuje zaparkować po pobliżu linii samochodowej. Prezes rozpoczął, więc potrafi rozpoznać pijanego kierowcę. Okej. Okay. Niech będzie. Dobra, lesbeczka i saliwami się tym zajmą. Pewna starsza kobieta narobiła zamieszanie, nalegając na wizytę u lekarza bez kolejki i rejestracji. No tak to niestety nie działa, koleżanko. Dobra, tych dwóch. Mam pewność, że będzie przychodził ktoś trzeźwy. W przedszkole na środku placu zabaw siedzi duży pluszowy miś. Nauczycielka twierdzi, że słyszy z jego wnętrza tykanie. Okej. Okay. Dobra, Hodges, Luzman, Leiva, Jarbrot. Pierdolę, Jarbo, czym czy być problemy? Brady, jakoś godzę się z tym, że moi koledzy noszą nasze szare niegustne mundury, ale ten pan sprawia, że nie, jakby nie wiedział, co ma symbolizować jego strój. Z takim badaniem zamierzam się będzie pozwolić. A o kim teraz mówisz, gościu? O Leiwie czy o kim? Nieważne. Peretti? Super. Dobra, Fletcher wraca do szkolenia. Ja sobie dałem do cierpliwości. Centrum. Pewna kobieta zgłosiła, że przyjaciel jej syna boi się wracać do domu, bo dostaje tam tęgielanie. Dobra, to Wulbach, Giller, Stern, Jarbrot. Świetnie. Patrzmy zaraz z akcji. Jeszcze z akcji, z treningu. Dlatego zdogania furgonetkę. Mąż syrenę, nakaż kierowcy się zatrzymać. Jak na złości oni kogoś zdobyli negocjacjami. Włącz syrenę. Słysząc syrenę, skręca ostro w zaułek, ale też panowie nad pojazdem. Furgonetka przewraca się na bok, tak że nie można zajrzeć do wnętrza kabiny kierowcy. Podbiegnij, rzuć granat ogłuszający. Tak na wszelki wypadek. Rzuca granat do kabiny, oszamia kierowcę, który stoi na kierowcy łatwym celem, ale przy okazji jest bardzo pijany i nawet nie zauważył, że ktoś go potrącił. No bo nikt go nie potrącił, sam zjechał. Whisky, piwo. To sprzedaje, że nie próbuj nas zagadać o to. Dobra, mogę w sumie jeszcze kogoś wysłać na jakiś odpoczynek. Czemu by nie? Dbajmy o tych ludzi. Ale ta łaźnia to jest najlepszy wybór, mi się wydaje. Tutaj... Aha, oczywiście. To zajebiście, gościu, rozpoznajesz ludzi pod wpływem prowadzących. Ktoś uzadowił na huśtawce dużego pluszowego misia z wnętrza, którego słychać głośne tykanie. Nauczycielka zabrała już dzieci, wokół nie ma żywego ducha. Pomasaj, oderwij łeb albo rozetnij wielkim nożem. Oderwij mu łeb. Policja pozbawia misia głowy, w środku znajduje gładunek uchowy połączony z zapalnikiem czasowym. Nagle z budynku przedszkola wychodzi kulawy woźny uzbrojony w mop. Łapy rzeczy do mojego misia. Strzelę z tasera, rozbrój bombę i to już. Rozbiera bombę, woźny wybiega z budynku, bierze w zamach mopem, dźgnij nożem, uderz pałą. No człowieku, nadczęć się zastanawia. Policjant ogłusza przestępcę pałką, okazuje się, że woźny był gnębiony przez dzieci nabijające się z jego niepełnosprawności. Po latach psychicznej męki poznają w końcu się odegrać, wykorzystując do tego porę zabaw i misia, wokół którego natychmiast zebrali się jego mali oprawcy. No nie powiem, plan miał niezły. Przemoc. A? Ciekawe. Starsza kobieta kusi z ludźmi w kolejce, mam zdać mnie do śmiertelna. Co ty pierdzę? Zdać ma to nie śmiertelna choroba. Spokój, aresztuj. Babcia, jeszcze nas wszystkich przeżyjesz. Okej. Okay. Spokój czy aresztuj? Jezu, aresztuj, co się będziesz pierdolił. 516 complete. Serio? Czemu nie ma opcji, żeby babę, kurna, gonić? Nie wmówicie mi, że takiej opcji nie powinno tu być teraz.
Dobra, trudno. Fletcher, Gautor, Sullivan do łaźni. Jak masz, Fletcher, problem z tym, co podają, w dupie to mam. Tak, tak, tak. Maguire myślę w szpitalu. To niech se leży. Zagadka. Okej. Okay. Mamy 5, to mamy 4. Spróbujmy to ułożyć tutaj. Wóz strażacki spycha ciężarówkę z drogi. A, czekaj. Gania, spycha. Gania się przygotowuje wąż. Napieprza wężem i cyk. Strażak i członek gangu zaatakował ciężarówkę rządzącą papierosy. Proszę bardzo. I od razu mamy gościa gotowego. Jak jest tylko fakt, że pokazany jest członek gangu, to znaczy, że możemy tyba brać normalnie. Od razu. Jest świadkiem serii podpalenia obory, albo... Zazwyczaj obiad w tej knajpie ceni sobie zdrowie i porządne posiłki do serwisu. No o tej godzinie to już prędzej go w sądzie szukał. Dobrze. Rozenkrantz jeszcze wkrycie się, niech ma ten punkcik. Rockmana też możemy wysłać, Atkins też. Bercha też. Guzmana też i Lejwe też. Świetnie. Przy dobie wiatrach może zgarniemy trochę więcej od za nich. Czy za nich. Dla nich po prostu. Dobra, to już nie zdążę chłopuś wysłać bardziej, no to niech jedzie Ferretti i... Chapman. A tutaj jest ta druga akcja. Dobra. Teraz oby gościu był w był gościu w tym sądzie. Kurna, jak to nie? Co on o pierwszej w nocy wyrobił w tym... w jadłodajni? Czy gdzie on tam pojechał? Szkoda, że nie mogą wytrzeźwić, kurde, podczas tej akcji w tym... w łaźni. Dobra, to co? Rockman i Atkins są bardziej, trochę bardziej zmęczeni, ale de facto nie aż jakoś mega bardzo. Jutro mogą przyjść, to się ich wyśle na tę akcję, potem na łaźnię od razu i będę jak znalazł. I mam nadzieję, że też ludzie przyjdą trzeźwi do roboty. Dobra, kończymy dzień. Dwa dni do końca, czyli... 19 dnia chyba będzie ostatni ogar. Jedna ucieczka, jeden ranny policjant, ale jesteśmy na plusie. No, słabizna z tymi ludźmi niestety. Dobra, zapraszam wszystkich, którzy przyjść mogą. Okej, Lejwa nie będzie pracował dwa dni z rzędu, szkoda. Boże, miałem właśnie zobaczyć, ile mu brakuje do pełni lojalności, zapomniałem. Tak, 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 zamknij mordę i idź sobie spać do domu, czy co tam będziesz robił, nie wiem. Clayton Mulligan, zapraszam. Ciekawe, czy Mulligan z łaski swojej wreszcie pojawi się na posterunku, czy tam na komendzie. Okej, ciągle nic. Kurosawa teraz zanim przyszedł do roboty. Mulligan zaś, kurwa, ja pierdolę. Przestanę go wybierać za chwilę. Jabro też nie przyszedł, tam zaszkodził alkohol. Tutaj... A, to jest to. Dobra, idź. Możesz iść się umyć. Dobra, przyjdę automatycznie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Rage'a przydzielę solo. Proszę bardzo. Rockman jak na złość też nie ma tego, co bym chciał, żeby miał. Dobra, reszta będzie chyba w porządku. Dobra, jutro będzie atak, znaczy atak będzie pojutrze chyba, ale... Nie, chyba nie, chyba nie, jutro będzie. A pojutrze jeszcze hajs dla Fraja, ale hajs będę miał. Dobra, no jak teraz gościu nie będzie tu, to się wkurwie, nie? Ale dobra, na szczęście też są trzeźwi wszyscy, to mi się podoba. Dobra, to myślimy tego.
Atkins, nie Marshalla. Rosenkratza, Losbeczkę. Leczera nie, Berczek też nie. Ktoś, kto ma blisko do levela. Frazier. No i Guzman, to powinno wystarczyć. O, tutaj kurde 26 dolców, nie idzie mu to kino trochę. Sprawa prywatna. Alla Samsonowa. Ernest Leite to mój zięć. Jest pan tutaj nowy i być może pan nie wie, że prawdziwy z niego sukin kot. Od lat maltretuje moją córkę, a ona boi się go zostawić, bo jeszcze ją za to zabije. Dowodzi pan tym bydlakiem, zgadza się? Ma pan więc szansę dopilnować, bo pewnego dnia nie wrócił z akcji. Dla mnie to bez znaczenia, jak pan to zrobi. Chodzi tylko o to, aby nigdy więcej nie tknął mojej córki, choćby palcem. Czuję, że postąpi pan słusznie, dobrze patrzę panu z oczy. O prawie będę zapomniał. Przyniosłem panu butelkę, by podziękować za okazaną życzliwość. Proszę wypić za zdrowie mojej córki. Ostatnio zdjęli gips, ale niestety kości ramienia nie zrosły się poprawnie. Lekarze będą musieli jeszcze raz je złamać. Cześć, co? Dobra. Okej, okay, czyli Leite, czyli dobrego typa musiałbym zabić. Dobra, przyjmijmy to. Ale raczej nie będę go zabijał. 533 in progress. Nie będzie to raczej się związało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, jak tego nie zrobię. Elegancki mężczyzna na poszczu starszego bezdomnego z forum psów. Okej. Okay. Wiecie się tym zająć, panowie? No co, jest prosto złapany. 120 punktów. No i byk. Rosenkratz jest na full. Rozbeczka niech ma negocjację, jeden punkcik. Frazier nie ma też negocjacje. Guzman też niech ma negocjacje. Czemu nie? Przesłuchaj. 55 tysięcy, kurde, za szefa tego gangu. Dlaczego zostałeś strażakiem? Lubisz ten sikawkami, co tak naprawdę stało się w stodole? Czy to rzeczywiście było to nie sam? Rozumiesz? Mam nadzieję, że aresztowanie nie jest twoim jedynym problemem. Ładunek, który zniszczył się w głownika Hendersona. Okej, okay, spróbujmy tym. Owszem, słyszałem o tym umundurowanym bałwanie. Zmusili go do przejścia na emeryturę, więc teraz uważasz za genialnego przemytnika. Co prawda od dawna zamierzaliśmy dać mu nauczkę, ale fakt, że ciężko też do niego, to tylko to szczęśliwy zbieg okoliczności. Rozumiem, go nie brakuje, wydyli narkotyków mniejszego kalibru, potem z monopolu, teraz ciężko spodziewać, ale chcecie podnieść stawkę jeszcze wyżej, co to macie osiągnąć? Widzę, że nie masz wiadomości z pułkownikiem Hendersonem, czyli na razie nie mógłbyś oszczędzić z jego okoliczności, potem jak z nim zadarłeś. Co zamierzacie osiągnąć? Kurde! Czyli było chyba ciągnąć tego Hendersona. Dobra. No to tortury w takim razie. Tu dokumentacja. W wieku 5 lat nabawił się odmrożenia kończyn. Zimowa wycieczka na rybie z pijanym dziadkiem potrwała dłużej niż planowano. W pracy wielokrotnie doznał poparzeń, ale nigdy nie poszedł na zwolnienie. Pewnego razu, gdy akurat siedział w wozie strażnicy, zatrzymał się drzwi, zamiast jakoś się dostać na zewnątrz, wybił okno w imię, gdy sobie wyskoczył z kabiny. Okej, okay, czyli ma klaustrofobię, co mi się wydaje. No to w zakładzie pogrzebowym byłoby chyba najlepiej. Mam nadzieję. Idealnie. Siła woli spada o 2, a zdrowie o 1. Gdzieś wystarczyłoby tego odpowiedniego przetrzymać, nie? Dobra, powiem wszystko. Wysypisko. Ktoś podpalił na wysypisku szopę, w której nocowali bezdomni. Kilka osób spłonęło żywcem. Ajajaj. Code I. Leć Alajew, zajmij się tym. Dobra, tu już oczywiście przygotowujemy jedną tą akcję i jedną tą akcję. Okej. Okay. Dobra, wrócili. Najbardziej zasłużonych, nie, ale na myśli tylko początku. Rosenkratz, Rockman i Atkins. Proszę bardzo się tam ogarnąć. 529 in progress.
stary kościół. Kobieta wspięła się na dzwonnicę kościelną i stoi tam już od kilku minut. Świadkowie uważają, że zamierza popełnić samobójstwo. Dobra, Marshall, Fletcher. Kto tam z wami? Okej, jeden ma negocjacje słabe, drugi ma resztę. Jeden ma... Dobra, powiedzmy, że tam gdzie Marshall jest chujowy, na Fletcher jest zajebisty. Tak, najkrócej rzeczy mówiąc, nie? Stary włóczęga próbuje odpędzić się od sfory szczekających psów. Mężczyzna wymachuje kijem, kręcąc się wokoło. Rzuć granat ogłuszając sforę. Strzel w powietrze, patrzę się stanie. W sumie granat czy strzał? Może granat na przykład. 533, complete. Więc granat ogłusza wściekłe zwierzęta. Bezdomny znalazł się w polu rażenia, ale jego życie mu zagrozi. Okazuje się, że okoliczne biznesy poszło go psami z nudów. Sprawca bez oporu próbował się aresztować. Aha. Kaina. Ciekawe. Gillenstern, strzelanie jeszcze jeden punkcik. 544, in progress. Coś mamy. Przetrzymywanie zakładników. Pijana kobieta z pistoletem każe młodemu chłopakowi przepchnąć pianino na środek zamarzniętego jeziora. What the fuck? Co to za jakieś debilne pomysły? Dobra, nie, weź Duval, wjedź z nimi, może przestrzelisz pianino, coś, nie wiem. Zabójstwem. Chciała pomalować dzwonnicę, ponieważ po prostu wziąć ze sobą liny i stawiała się, czy da radę pracować bez niej. Wyraźnie nie chciało jej się po nią zejść, przez moment stąd na szczycie, w końcu jednak wybrała się na dół. No, taka praca bez linki to trochę niebezpieczna jest, to be honest. Marszał Vitus, proszę bardzo, sobie możecie wypocząć nad jeziorem. 5:30 in progress. Napaść. Starszy mężczyzna zatykał dziewczynę i ugryzł ją w twarz, potem jak odrzuciła ona jego zaloty. Okej, okay, ktoś chyba się naćpał. Tak mi się wydaje. Inne możemy sprzedać. I możemy w sumie tak kapkę sprzedać. Trykę. Troszkę więcej kosztuje. No 2 dolary, ale... Tak będzie. Tuńczyk, też mogę sprzedać. Okej. Okay. Teraz kupić. Oczywiście. Przede wszystkim chcę kupić granaty ogłuszające, bo ich przemitość. Gazu mam wystarczająco. Cartridge'ów mogę sobie troszkę kupić. Zerów samych raczej nie będę kupował. No, chociaż dobra, dwa tam mogę kupić. No i reszta niech zostanie jak jest. No i teraz tylko czekamy do końca dnia. Okay. Przerażona nastolatek siedzi przy pianinie na środku zamarzniętego jeziora. Obok stoi pijana kobieta trzymająca w ręku pistolet, którym uderza w instrument. Twierdziły, że nad sądami Schuberta są w stanie rozpłynąć się wszyscy, nawet taka bro lody jak ja. Na tabie zobaczymy, co na to zwykły lud. Niech snajper z nich podejrzewa, posłuchaj chłopa gra. Nakaż napastnicy zostawić chłopaka w spokoju. Dobra, Guzman, spróbuj. 544, complete. Cyk, udaje się. Będzie musiał wziąć pieniądze do domu. Ja bym je tam zostawił, niech tonie. Ostatnia rzecz, jaką bym się martwił, to jest to pianino, kurde, w tym momencie. Dobra, zjadnijmy sobie jeszcze łaźnię jedną. 553 in progress. Muzeum. Uzbrojony mężczyzna wtargnął do muzeum, żądając legendarnego gwoździa z czystego litu, który według niego jest tam przechowywany. To chyba, człowieczku, pomyliłeś lokale. Starszy mężczyzna siedzi okrakiem należącej dziewczynie, po policzku spływa mu krew i jego ofiara krzyczy z bólu. Napastnik odgryzł jej... Co? To jest kurde możliwe? Przestępca śmieje się, teraz nie będziesz kręcić na wszystkich nosem. Inni klienci baru boją się zmienić, z nich szepce do siebie, czy on był szczepiony. Dźwignij nożem... Kurwa, becz, wpierdol mu spuścić momentalnie. Ja pierdolę, jakie to... Ej, to jest przerażająca wizja w ogóle. Ktoś, nie coś, nie zwierzę, tylko ktoś by ci odgryzł nos. 5:30 in progress. Ja bym tak nie chciał. No
Okej, okay. Fajnie, że gra mówi, też ostrzega, żeby nie wysyłać kogoś, kto jest pełni sił. Napad zbrojny w ręku. Zbrojny mężczyzna z głową okutaną szalikiem trzyma pistolet przy twarzy przewodniczki. Gdzie ten dwuździędzo? No, wiem, że gdzieś tu jest. Słyszałem o tym od leśnych duchów. Podkradnij się, nakaż się poddać. Kurwa, Arnowicz, zakradnij się do typa. Zakrada się do typa i go aresztuje. Jak się okazuje, mężczyzna przeczytał w jakiejś książce, że jeśli wbije sobie w głowę gwóźdź czystego lica, nie obdarzony ludzkimi zręcznymi, dzięki temu zwykle nie może poznać światami i tkuje się z duchami. Nieprawdopodobne co, nie? Kłódź się lecz, człowieku. Mąż z żoną zaatakowali wiekowego sąsiada potem, jak ten stwierdził, że zbyt głośno jęczą w nocy. Że słaby argument na atakowanie typa, ale dobra. Chyba jakieś sprawy mam? Bo nie wiem. Żadne. Ty nie, łeb, jak szabne. Powinna być sprawa gangu, nie? Chyba, że gość jeszcze nie wrócił. Ale nie no, kiedy ja go tam wysłałem w ogóle, nie? Lejawa tam wysłałem. Co on robi tak długo? Na pasiu. Kobieta bije starszego mężczyznę grabiami po plecach, a jej mąż przyciska mu twarz do ziemi. Podejrzany krzyczy, będę jeszcze tak właśnie mi się podoba. Słyszysz mnie, epileptyku? Strzelę z obawy z tazera, podkradnij się obezwładniej. Strzelę z tazera, Boże, co się będę pierdolił. 5:30 complete. Widząc to jej mąż, nie stawiam prób przerażenia, to przewidzą ciężkie obawy, ale będzie żył. Okej, marihuana. Zdarzenie miejsce przestępca. Autor ma punkcik tutaj. Dozorca cmentarza zgłosił, że ktoś rozkopał grób i teraz pochyla się nad trumną. Ciekawe. Jest śledztwo, dobra. Mamy 3 na pracownicę i 2 na rolnika. Okej. Zobaczymy. Następny dzień, który nawet, że możemy jeszcze rozegrać. Chociaż... Trochę się obawiam, że będzie akcja z krawacikami, ona się może trochę przyciągnąć. Kobieta stoi niedaleko skupanego grumu i przymierza suknię ślubną, którą wcześniej zdarła ze złożonego w trumnie ciała. Obok niej znajduje się wytnina w ziemi łopata i stępowa latarka. Zanudź marsz welserny, chwyć łopatę, odkradnij się do kobiety. Zauważa podgrywający policja, chwilę na wypadek i bierze zamach. Strzel z podejrzanej z tozera. Wskocz do grumu, to była opcja, ja pierdolę. To było intrygujące. Policja ogłusza przestępczynię strzałem z tezera. Okazuje się, że Mistrzostwa Wiedźma poleciła jej ubrać się w suknię ślubną nieboszczki i w ten sposób pozbyć się kąpiel wyrzuconej przez kochanka. Ha. Teraz lecę mnie w strzelanko. Punkcik, muzyka, nie wkrycie się. Czyli patrzcie, ten jeden punkt wkrycie się niestety zawadził. I zaprzepaścił taką ładną akcję. Szkoda. Dobra, teraz trochę nie ogarnąłem. Casa La Freya jest jutro, czy jeszcze dzisiaj? A nie, już nie, jutro, przecież tu byłoby... Przypominajka by chyba było. Dobra, jeden dzień do końca, to czekamy. Jutro ogarniemy to wszystko. Mam tylko nadzieję, że nagle ludzie nie stwierdzą, że nie przyjdą. To jest same takie... głupich też, no ale słabych policjantów tutaj dostałem. Nie będę to wydawał przecież zawleczek. Szkoda czasu. Dobra, na pewno ta czwórka zostanie przydzielona. Tutaj los beczka w sumie też bym mógł iść. Rockman też, tylko zależy gdzie. Birch mógłby iść i Atkins. Okej, okay, ta czwórka i ta dwójka i mam ekipę już gotową. Szczerze bym od razu ich na samym starcie przydzielił do tego, żeby mi gdzieś tam nie uciekli przez przypadek. A Maguire powinien od razu dołączyć na początku szykty. Dobra, na Benkin niestety ma wymówkę. Kurde, niewiele mam czasu, żeby tego Benkina do tego tysiaka zrobić. Nie wiem, czy jestem w stanie to ogarnąć.
Mamy coś fabularnego. I'll be very, very quick. Emma. Ale przyjechała do nas, do Sharpwood? Nie, w sumie się, ona jest chyba dalej w Freeburgu. A te dzieci Jacka pewnie odwiedza. Ten list może przekaże. Miss Weinstein, you... I can't be long. I just brought you a letter from your dad and some food. If Miss you... Weinstein, you better go, you know? I'm already leaving, dear. Take this. I don't... Is this her, Dylan? This is her? I'm Miss Weinstein, young man, and you're probably Edgar. I'm glad to meet you. I'm a friend of your father. He asked me to give you something very important. Tell him we don't need anything from him. You understand? I don't care. We don't care what he wants to say. He missed his chance to fix anything a long time ago. We lived without our whore mother. We'll figure out how to get by without our kingpin father. Tell him that. You hear me? Your father is very worried, and he only wants Of course he's worried, of course! With all the money he stole, with a boxcar full of gold, with all his fucking pictures, I'm sure all he's doing is sitting and worrying, sipping a Chardonnay or some other shit. No doubt he's worried sick! Maybe he's even praying for us. Thanks very much! I'm sure, Edgar, if you just read this... Wasn't that clear enough? If I see you here again, I'll call the police. Sorry, Miss Weinstein, I'm sorry. Okej. To było dwóch z trzech, zdaje się, synów. You go out every night like this, Miss Weinstein? What about your sick mother? I wasn't gone half an hour. Isn't our next meeting scheduled for the day after tomorrow? I ran out of patience. So you can't wait to ask me the same questions again? Oh, the questions are new. You can't get any newer than these. I'd offer you some coffee, but I'm sure that... Do you know who Anastas Culp is? I don't understand how it's... How do you... I know you didn't want his legs to be broken. You didn't want to make a cripple out of him. You just wanted your mother's jewels back and made a little mistake. How did you know that your private detective worked under a fake license and served two terms, right? I'm not sure that... I know you wanted the best. I know that Jack Boyd covered for you, and I also know that your mother has absolutely nothing to do with any of it. But... I can easily prove that she came up with the whole thing herself. And even threw the detective a couple hundred extra to make sure Anastas Culp wouldn't get up from his wheelchair for the rest of his life. After all, they were her jewels. My mother... I don't know how sick your mother really is. But I think she'll be able to handle a few years behind bars. What do you need? Write down how to find Jack Boyd. And if I go to the address that you give me, and I really do find him there, I promise that we'll never see each other again. It's not the only time Jack Boyd has covered your ass, is it? Of course it's not the only time. Of course, the kind-hearted Mr. Boyd rescued everyone. He helped everyone. What would we do without him, right? Kurde, i zdradziła jej lokalizację. Why do you want to catch him so badly? You know for a fact that he's not who everybody thinks he is. No mnie to teraz też zaczęło ciekawić. I kurde, jako iż mamy już 40 minut odcinka, to jednak nie będę dalej ciągnął tego materiału, bo wyszłoby z tego jakieś godzina, jak nie półtorej, gdybym jeszcze doliczył do tego całą akcję z krawacikami, a nawet nie wiem, czy ona uda mi się za pierwszym razem, a szczerze chcę, żeby tak było.
Więc póki co, na ten moment ode mnie to jest tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się dalszą częścią tej historii. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w This is the Police. Cześć!